A ty ją chcesz przykryć kołderką, jak ty przecież nawet nie masz kołderki. Nauka. Ty masz kołderkę? Tu. Ja muszę... Ona musiała... A co ty jej teraz dajesz, tej ćmie? Co? Dajesz jej spokój? Daję jej tu spokój. Mi się wydaje, że ona chciałaby się uwolnić. Tu w moim łóżku może się uwolnić. Ale ćmy nie śpią w łóżkach. Ale ja będę z nią spała. No ale jak można spać z ćmą? Może ona cię przytuli skrzydełkiem, co? Przytuli mnie skrzydełkiem. Poważnie? To skrzydełko jest bardzo małe. Za chwilę już nie będzie miała w ogóle skrzydełka, tak ją trzymasz. Może być tutaj. Zostawię ją. Zobacz, jest okaleczona. Trzy razy. Musisz być bardzo delikatna, bo to jest bardzo małe stworzenie, wiesz? Delikatnie będę. Ty ją kochasz? Kochamy. Aby się mogła pocałować? Tak. Tylko nie całuj. Nie. Ojej. Przyślęłam buziaka jej. Przyślęłaś, nie? A ona ci też przyślęła? Nie, ona nie ma nawet buźki, żeby przyślić. To jest skrzydełko nawet. No zaraz nie delikatnie, bo zaraz zdechnie. No nie chcę odpocząć. Coraz gorzej chodzi z minuty na minutę. Twoja miłość jej szkodzi, Lena. Wiesz, że twoja miłość jest toksyczna? Ale gdzie ono idzie? Jak jest ćma po angielsku? Nie wiem. Mof. Mof? Wiesz, ćma po angielsku to mof. A jak ona ma to tułownika czy coś tam, wiesz? A delikatnie. Trzymam ją delikatnie, żeby ona nie była zła. Ale gdzie ona idzie? Spyta się jej. Gdzie ty idziesz, moja ćma? Chyba ona nie słyszy, co? Ja to może być ćma. Może głośniej powiedz. Co jest ćma? Może to jest ćma, co to jest ćma szkocka, to musi do niej po angielsku mówić. No właśnie. Thank you, ćma. Słonkę. Spytaj się jej po angielsku, jak się masz. Jak się masz? A po angielsku. Thank you, jak się masz? Thank you, jak się masz? How are you, się spytaj. Jak się masz? No how are you, się zapytaj. Valeu. I co powiedziała? Ona nie mówi. Nie mówi? Powiedziała cios chyba. Co powiedziała? Że po prostu lubi być tak, że mnie ostatni. Co? Koło. Co lubi być? Weź ty mi też tam opryseczę. A co ćma może jeść? No właśnie, akurat nie mam pojęcia, co jedzą ćmy. Jakieś malutkie robaczki? Mała wada, no. No ja nie lubię ćmy. A ty taty się lubisz? Nie, akurat jeżeli chodzi o ćmy, to jestem neutralny. Wolę motylki, wiesz? Motylki jakie? Takie dzienne, bo ćma to jest motyl nocny. A tutaj zobaczyć motyla to jest... No naprawdę. Ćmy są raczej chyba bardziej popularne. A ty lubisz ćma?
Nie. No to teraz może zrobimy tak, że tą ćmę wypuścimy na dwór, co? Bo ona musi być na dworze, wiesz? Tam jest jej domek. Ale jak się z nią spać? No jak w łóżku z ćmą? Przecież ty ją zagnieciesz. Ty jesteś taka duża, ona taka malutka. A ty co? Wiesz co, posadź ją na kwiatka, wiesz? Ona sobie na kwiatku może coś tam zje, dobrze? A ty posłuchasz bajeczki teraz, jak cię Ousia czyta, okej? Ja ją podtrzymam. No ale już czas. Zostało wam 13 minut. Czytać. Czytam. Musi trzeba. Tutaj ją postaw, na liście. Gdzie ona jest? No tutaj w kwiatku, dobra, zostaw ją na razie, niech tu będzie, tak? Nie chcę. Biedna ćma. Taki żywot na spokojnie, że nocą mnie denerwowała. No, niech tam będzie, tak? Gdzie ona jest? No, schowałaś tam gdzieś. No, niech tam będzie, dobrze? Teraz idę, musi. Musi. Nie dać mapy. Dawno temu żyła pewna kobieta.